Siemanko, witam Was w kolejnym Game Newsie i tym razem temat taki troszeczkę na pograniczu gamingu i technologii, bo już mówiłem Wam o konsoli od Apple i mówiłem Wam na głównym kanale, tam gdzie mówię Wam tech newsy, ale stwierdziłem, że temat na tyle gamingowy, że warto go tutaj poruszyć. Konsola gamingowa od Apple, czyli konkurencja dla PlayStation, dla Xboxa, dla Nintendo, czy coś takiego zaistnieje. Powiem Wam tak, ani temat nowy, ani świeży i jak najbardziej możliwy. Ale zanim to, zostawcie suba na tym kanale, kanał tyle co się rozwija, fajnie by było jak najszybciej te 2000 subskrypcji wbić, więc zachęcam do zostawienia suba i dziękuję wszystkim tym, którzy już subskrybują. A więc konsola od Apple, skąd o tym wiemy? Dziennikarz Windows Center Jess Gordon w jednym z podcastów powiedział, że słyszał, że Apple podbiera inżynierów Microsoftowi. Tych konkretnie, którzy pracowali nad Xboxem, więc nie jest to sprawa byle jaka, jeżeli chodzi o pracę nad tą konsolą. Nie są to byle jacy inżynierowie, ale właśnie konkretnie ci od Xboxa. I powiem Wam szczerze, no jest to wysoce prawdopodobne. Jakby obecnie firmy bardzo mocno zbroją się w infrastrukturę gamingową, patrząc na to, co wyczynia Microsoft. Pamiętajcie, w latach 90., kiedy dział gamingowy Microsoft się tworzył, to on był takim wrzodem z punktu widzenia całej firmy. Ludzie to trochę po godzinach robili tego DirectX-a i tak dalej. Sceptycznie byli nastawieni do odłamu, jakim był gaming. Teraz coraz bardziej, praktycznie już ponad 20 lat później, firmy przekonują się, jak duży potencjał, jeżeli chodzi o pieniądze, siedzi w gamingu. Nadchodzi metaversum. Czy to będzie ślepa ulica w dziedzinie technologii, czy też nie, wszystkie firmy będą chciały tam jak najwięcej zdziałać. Zakup przez Microsoft Activision to pokłosie tegoż właśnie rozwoju w kierunku metaversum, a z kolei taki twór, jakim miałaby być konsola Apple, to raz zwielokrotnienie zysków, a dwa właśnie być może też zaszczepienie swojej własnej, takiego własnego portalu do metaversum ze strony Apple, że właśnie można byłoby taką konsolę wykorzystywać do zagłębiania się najpierw w gry, a w przyszłości do wirtualnej rzeczywistości. Jak najbardziej z mojej perspektywy jest to możliwe. To, że Apple podbiera inżynierów, że pracuje nad taką konsolą, niekoniecznie oznacza, że taka konsola może ujrzeć światło dzienne. Apple pracowało już kilkadziesiąt lat temu nad własną konsolą. Nie pamiętam, czy to były właśnie lata 90., czy 80., czy być może lata 10., czyli lata 2000. Tego nie pamiętam już dokładnie, ale pracowali nad swoją konsolą, która koniec końców nie trafiła do sprzedaży. Apple ma masę pieniędzy, które może wydawać, no niekoniecznie zawsze firmy chcą tak topić pieniądze, wolą mieć jakieś no jakby uzasadnione tutaj korzyści biznesowe, które będą płynąć z takiego projektowania konsoli, będą chcieli, żeby ona jednak weszła. Natomiast koniec końców niekoniecznie zawsze musi wejść. Mogą uznać, że projekt niestety nie będzie rentowny, nie mają na niego pomysłu i go nie wprowadzają. Natomiast jakiś czas temu Apple zainwestowało pieniądze w takie mini studia robiące dla nich gry pod tą ich usługę Apple One, w której mamy też taki Game Pass jakby od Apple, no na takie mini gierki iPhone'owe. To mogłoby być takim naturalną podstawą do stworzenia właśnie własnej konsoli, przeniesienia tychże gier na większy ekran z iPhone'ów i iPadów i MacBooków na właśnie telewizory pod kątem konsol, czy też na zwykłe monitory, a później zaczęcia produkowania tytułów AAA, czy nawet portowania już dostępnych tytułów na te konsole. Po pierwsze, takim też dobrym czynnikiem do rozwoju w tym kierunku byłoby ich własne SoC, które rozwijają procesory Apple M1, i wszelkie ich iteracje Max Pro mają się bardzo dobrze. Dorobienie do tego świetnej grafiki oznaczałoby wejście na rynek właśnie no, tych kart graficznych jako kolejny gracz. Nie musiałyby być one produkowane jako zewnętrzne karty graficzne, a tylko jako układ graficzny, który już jest w układach od Apple M1. To nie są ich autorskie, jakby, znaczy to są ich autorskie układy, ale na licencji ARM-a.
To nie jest coś, co jest projektem ich od początku do końca. Natomiast te ARM-y rosną w siłę i może się okazać, że będą one coraz częściej wykorzystywane właśnie w gamingu. Mogą tak samo zawrzeć jakiegoś deala, czy to z Nvidia, czy z AMD i połączyć swój procesor z ich kartą graficzną, a być może z Intelem. Ale tutaj wydaje mi się, że Apple chciałby stworzyć swoją konsolę. No i wiadomo, port gry, który jest pisany pod konkretny hardware, jest dużo łatwiejszy, czy też ten hardware może być dużo słabszy, jeżeli jest gra właśnie portowana stricte na jedną konfigurację hardware'ową, to ten hardware może być słabszy niż w przypadku, jak mamy peceta, gdzie, czy też grę na pecetach, gdzie ta gra musi być dostosowana do działania na bardzo dużej ilości różnych konfiguracji hardware'owych. Dlatego też no, Apple niekoniecznie musi dysponować jakąś super potężną kartą graficzną, żeby być w stanie zaproponować konsolę. No ja mam nadzieję, że coś takiego się wydarzy. Dlaczego? Bo ja uwielbiam różnorodność. Im więcej różnych producentów różnego sprzętu, tym ciekawiej się dzieje na rynku. No i przede wszystkim Apple posiada też gigantyczny kapitał. A im większy kapitał w naszej ulubionej branży gamingowej, tym lepiej. Dajcie znać, czy Wy byście chcieli zobaczyć taką konsolę od Apple. W ogóle kto z Was jest konsolowy, czy mamy tu samych PC Master Race? Jestem tego ciekawy. No i cóż, dziękuję Wam za dzisiaj. Nie będziemy więcej przedłużać, bo i po co? Zostawcie jeszcze raz, poproszę Was o suba. No i widzimy się w kolejnym odcinku, który mam nadzieję, że już regularnie co 2 dni może się pokazywać. Dzięki wielkie za dzisiaj i do zobaczenia. Cześć!